kwadrans kultury w urzędach dzielnic, ale jeżeli w takim urzędzie pojawia się mały Louvre, no to nie może tutaj zabraknąć kamery kwadransa kultury. Jak to się stało, że w ratuszu Bemowa, gdzie dziś gościmy, pojawiły się obrazy rodem z Louvre i Musée d'Orsay? O tym więcej za chwilę opowie wiceburmistrz tej dzielnicy. A do tego oczywiście przegląd kulturalnych atrakcji. Warszawskie kina, kluby, galerie i teatry nie mają przed nami tajemnic. Justyna Dźwig, kwadrans kultury w środę. Zapraszam. Gdzieś tam uwikłane są w mniej lub bardziej realną rzeczywistość. Bardzo energetyczne rockowe koncerty. I jest super jak na razie. Kwadrans kultury swoim zwyczajem zagląda teraz w kapciach lub bez kapci do galerii Schody przy Nowym Świecie. Polecam Wam również zajrzeć tam i zobaczyć wystawę pod tytułem Dyskrecja zmysłów, która czynna jest do 18 kwietnia. Rzeczywiście składa się w większości z kobiet, które gdzieś tam uwikłane są w mniej lub bardziej realną rzeczywistość, opowiadają o sprawach bardziej przyziemnych, inne z kolei gdzieś należą do świata wyobraźni bardzo mocno. No inspiracją być może gdzieś w małej części było moje własne życie, natomiast obserwowanie moich przyjaciół, przyjaciółek w zasadzie, koleżanek, osób, które mnie otaczają, to głównie właśnie są te postaci i tak odszukują siebie na obrazach, które ewentualnie mogłyby być ich jakby gdzieś tam właśnie takim przedstawieniem malarskim. Znamy już gościnne progi Louvre oraz Musée d'Orsay, a więc ratusza dzielnicy Bemowo. Na kolejne spotkanie z kwadransem kultury zapraszam Was rzecz jasna jutro do TVP Warszawa i cały czas niezmiennie radośnie na facebook.com/kwadranskultury. Tam mnóstwo atrakcji i konkursów. Do zobaczenia artystycznie.